Dzień dobry. Iwona Fiałkowska. Serwis Bierz Zdrowie za Rogi to zbiór aktywności i działań, jakie Bank PKS-a oferuje swoim pracownikom w trosce o ich zdrowie. Dążymy do tego, aby oferta działań w ramach tego serwisu była na bieżąco usprawniana i dostosowana i spełniająca potrzeby naszych pracowników. Co robimy? Otóż podstawowym działaniem jest audyt prozdrowotny i planowanie strategii na podstawie jego wyników. Audyt pozwala nam na uzyskanie informacji bezpośrednio od pracowników, ale mając na uwadze deklaratywny charakter takiej ankiety skierowanej bezpośrednio do nich, uzupełniamy te informacje o dane z raportu od naszego dostawcy usług medycznych. Dopiero zderzenie tych dwóch informacji pozwala nam określić, czy to, czego pracownicy chcą, jest tym, czego potrzebują. I tak w ankiecie prozdrowotnej skierowanej do pracowników w 2020 roku zapytaliśmy ich o to, w jaki sposób kontrolują swoje zdrowie, jak je oceniają, jak oceniają działania, które im zaproponowaliśmy w 2020 roku w oparciu o trzy obszary zidentyfikowane w poprzednim działaniu, czyli nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną, a także radzenie sobie ze stresem. Dodatkowo, ze względu na sytuację, w jakiej teraz funkcjonujemy, pojawiły się pytania o pandemię i jej wpływ na zdrowie i także standardowo pytaliśmy naszych pracowników o to, jakich działań jeszcze dodatkowo oczekują od swojego pracodawcy. Jak widać, w badaniu w każdym obszarze mamy pracowników, którzy mogą być doskonałym przykładem dla innych, ale mamy też takich, których chcielibyśmy wesprzeć. To, co jest dla nas najważniejsze i to, co nakręca nas do działania, to informacja o tym, że 88% respondentów ma świadomość i uważa, że posiada wpływ na stan swojego zdrowia. Zatem chcemy ich wyposażyć w jak najlepsze narzędzia, aby mogli troszczyć się o swoje zdrowie na jak najwyższym poziomie. Ocena naszych działań również była realizowana w tych trzech obszarach, bo takie zidentyfikowaliśmy jako wymagające wsparcia w poprzednim badaniu. I tu zapytaliśmy, czy te działania spełniły oczekiwania, czy były skuteczne, czy wpłynęły na nasze nawyki, na nasze zwyczaje, a także o to, czy chcemy te działania kontynuować. Dodatkowo bardzo ważne było dla nas dotarcie do osób, które nie skorzystały z tych działań i z tych aktywności i ustalenie przyczyn, dla których właśnie to skorzystanie nie było możliwe. Tu zidentyfikowaliśmy dwa bardzo ważne obszary do wprowadzenia usprawnień. Była to kwestia komunikacji, bo część respondentów deklarowało o niewiedzę o tym, że takie działania są oferowane. A drugi obszar to kwestia udostępnienia po godzinach pracy. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy, którzy obsługują klientów albo mają w danym momencie ważne spotkanie, nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu, które jest w godzinach pracy. Było to usprawnienie, które chcieliśmy wprowadzić w kolejnym roku. Jeśli zaś chodzi o oczekiwania, ważnym elementem jest wsparcie zdrowia mentalnego. Myślimy, że tu znaczenie miała kwestia pandemii, ale też i zmiany i to, w jakim szybkim tempie w zasadzie przyszło nam żyć. Dodatkowo pracownicy oczekiwali gotowych przepisów, jadłospisów, które chcieliby od swojego pracodawcy otrzymać. I w oparciu o te informacje stworzyliśmy strategię, uwzględniając właśnie te wszelkie wnioski i informacje. A zatem kontynuowaliśmy te działania, które zostały ocenione jako skuteczne i potrzebne. Dodatkowo stworzyliśmy czwarty obszar, jak profilaktyka, mając na uwadze, co się dzieje. Jednakże nie była to tylko i wyłącznie kwestia profilaktyka związana z COVID, ale także standardowa profilaktyka na temat badań, które powinniśmy regularnie wykonywać, dzięki którym wczesne wykrycie pozwala nam szybko reagować na zaistniały problem. Tu lekarze uświadamiali nas, jak bardzo jest to ważne, jakie badania należy wykonać i na co zwracać uwagę.
Dodatkowo skupiliśmy się na urozmaiceniu działań dotyczących aktywności fizycznej, gdyż nasi respondenci zadeklarowali, że ten obszar mocno podupadł w związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii. Tu zaproponowaliśmy ćwiczenia online i nagrania, zaproponowaliśmy wirtualną rywalizację biegową, taką akcję wakacyjną, dodatkowo ćwiczenia, które mają nam niwelować obciążenia związane z pracą siedzącą w różnych formach, tak aby trafić do jak największego grona naszych odbiorców. To, co jeszcze wprowadziliśmy, to właśnie usystematyzowanie pewnych działań, przyporządkowanie ich do obszarów i zaplanowanie na cały rok. Były część działań, które zaplanowaliśmy na cały rok, jak na przykład program redukcji stresu w 12 krokach, realizowany miesiąc po miesiącu, który był odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę wsparcia w trosce o zdrowie mentalne. Były też takie, które były wprowadzone dodatkowo jako aktualna reakcja na zaistniałą potrzebę i usprawnianie, ale też to, co zidentyfikowaliśmy w ankiecie, lepsza komunikacja, czyli przebudowaliśmy strony serwisu tak, aby były prostsze, łatwiejsze, bardziej przystępne. Dodatkowo postanowiliśmy realizować komunikację o uruchomieniu danych działań, komunikację przypominającą, jeżeli było to działanie zaplanowane na dłuższy czas, a można było o tym zapomnieć, w związku z czym przypominaliśmy, że już za 2, za 3 dni będzie takie, takie wydarzenie. Również osoby, które zarejestrowały się, ale ze względu na służbowe obowiązki nie mogły uczestniczyć, otrzymywały korespondencję z linkiem do nagrania danego wydarzenia, tak aby móc je słuchać czy obejrzeć w dowolnym już dla siebie momencie. Zgodnie z informacją o braku możliwości uczestnictwa w godzinach pracy, udostępniliśmy niektóre aktywności w godzinach wieczornych. I tu mowa o ćwiczeniach na zdrowy kręgosłup, czy właśnie programie do redukcji stresu, gdzie praktykowaliśmy uważność już w domowym zaciszu. Planujemy także większą aktywność w social mediach, a to, czy wszystkie wprowadzone usprawnienia spotkały się z oczekiwaniami naszych pracowników, będziemy chcieli ocenić podczas kolejnego audytu prozdrowotnego, który już niebawem przed nami. Na jego wyniki czekam z niecierpliwością, a dziś dziękuję serdecznie za uwagę.